Jest, tak jest. Co-main event. Adrian Meduza Salamon kontra Piotr Knaziu Knaś. Kolejna walka mega nacechowana wielkimi emocjami, dużo złej krwi i przede wszystkim Knaziu w teorii skazany na pożarcie, a jak jest naprawdę? Jak jest wasze zdanie? Bo wszyscy skupiają się bardzo mocno na Meduzie, głównie dlatego, że on był osobą, którą masa osób chciało zobaczyć w oktagonie Fame MMA, więc na niego jest zwrócone bardzo wiele oczu. Pytanie, czy to nie jest zbyt wielka presja? Wraz z Isamu Meduza był jednym z najbardziej wyczekiwanych twórców YouTube'owych, których widzowie chcieli zobaczyć. No, Meduza zrobił wagę w ogóle, schudł już chyba 19 kg. Wygląda naprawdę dobrze, jak maszyna, kurczę. No i on już miał doświadczenie z potem walki, dużo trenuje. Knaziu powiedział, że trenuje miesiąc, więc może mieć duży problem, jeżeli się faktycznie wziął tak późno. Chociaż wiem, że Meduza zadawał temu kłam, mówił, że to nieprawda, że on wie, że wariacik trenuje więcej. Słyszałem, że Piotr trenuje dłużej, zobaczymy. Więc pytanie, na ile to jest gra, żeby... Meduza trenuje z Szulim też, także tego serdecznie też pozdrawiamy Szuliego. No, mega zawodnik. Więc tutaj... To, co zrobił z Malczyńskim, no, Meduza będzie miał, tak go przygotował. Będzie miał kawał ciężkiej roboty na pewno, ale wiadomo, to jest ich debiut obu zawodników. Nie wiadomo, jak Meduza sobie poradzi tutaj ze stresem, jak Knaziu sobie poradzi ze stresem. Właśnie myślę, że to będzie ten stres tutaj, mi się wydaje. Nie wiadomo, kto jest odporniejszy i który... Naprawdę... Ja zauważyłem, że właśnie Meduza jest taki troszkę... Taki czasami wrażliwy chłopak, nie? Na konferencjach często mówi, że trochę stresik, nie? Ma taki zawiadiacki uśmiech, ale wydaje mi się, że on potrafi ten uśmiech zmazać w jedną sekundę i stać się kimś, kogo jeszcze nie znamy. Coś tak czuję, że tutaj... Zobaczymy, jestem... Znowu jestem ciekawy. Że na Meduzę ten stres może właśnie zadziałać bardzo motywująco, jak on dostanie takiego kopa tuż przed walką. Pewnie teraz oglądam, tak sobie myśli, Jezu, co to będzie. O mój Boże, Adbuster we mnie wierzy, najgorzej. Stres bywa bardzo pomocny. Przecież ty już miałeś z nim face-offa na konferencyjce. Było, nie? Znaczy, no właśnie, wracając do stresu. Mhm. Stres bywa bardzo pomocny właśnie, a patrząc po Meduzie, on się do tego stresu przyznaje, więc na pewno jest obecny w jego głowie i właśnie to może być atutem jego. Nie? To go motywuje. Ja jestem tutaj przekonany i raczej obstawiałbym Meduzę z tego względu, że znaczy tak, oczywiście nic nie jest jak zwykle pewne, bo znowu sytuacja się powtarza, że mamy zawodników debiutujących, więc ciężko cokolwiek oceniać, ale no Meduza wiem, że się już od dłuższego czasu przygotowywał w różnych miejscach z wieloma świetnymi zawodnikami i to naprawdę dobrymi zawodowcami w formule MMA, gdzie chłonął tą wiedzę od nich i też miałem okazję z nim porozmawiać kiedyś na ten temat i wiem, że ciężko pracuje, a tym bardziej teraz pod skrzydłem wiem, że jest na obozie dłuższy czas u Szuliego, który jest też świetnym zawodnikiem, ma wielki charakter i myślę, że przekaże mu świetną wiedzę i tą mentalną, i tą fizyczną i że będzie odpowiednio przygotowany na tą walkę Meduza. Także obstawiałbym na niego. I warto też powiedzieć, że Szuli będzie gościem w studio podczas Fame MMA 4, więc będziecie mogli... Myślę, że będzie dużo niespodzianek. No. Ja uwielbiam ten była mowa o zawadiackim uśmiechu. Jak Wojtek się uśmiecha, to wiesz, że będzie grubo. Nie, to będą fajne niespodzianki, naprawdę, kurczę. Oglądajcie, będzie się działo. No, więc między innymi będziecie mieli okazję też posłuchać, co do powiedzenia ma Szuli, który ma też wgląd i jako zawodnik, i jako tutaj właśnie trener zawodników, więc na pewno będzie bardzo dużo ciekawych rzeczy, a tymczasem...